Myślę, że w modzie najfajniejsze jest to, że możemy w ten sposób sygnalizować światu i w jakim mamy nastrój i co jest w danym momencie dla nas ważne. I tak naprawdę to jest taki kolejny sposób komunikacji, ale też jakby kreowania siebie samego. Ja wybieram rzeczy, w których czuję się dobrze. Jeżeli cię czymś nie czuję dobrze, to ona natychmiast wyjeżdża z mojej szafy. Zaczął się sezon jesienny, w związku z tym ja jestem człowiek sweter. Jak mogę, to do wszystkiego zakładam sweter. ku przerażeniu mojej menadżerki. Natomiast nie, mam kilka takich rzeczy. Mam jakieś tam spodnie swoje ulubione, które tak naprawdę powinny być wywalone z 5 lat temu, już bo już ponad dekadę są w mojej szafie. Myślę, że każda z nas na przykład ma taką kurtkę, którą uwielbiamy, jakieś swoją ulubioną parę jeansów. Wbrew pozorom u mnie to są takie bardzo, bardzo proste i basicowe rzeczy. Dzisiaj mam oczywiście na sobie cudowną atomówkę, moją kochaną. W ogóle uważam, że to jest świetny pomysł, jeżeli chodzi o tę licencję, bo tak naprawdę w każdym sezonie ktoś coś może znaleźć dla siebie. I myślę, że tutaj świetne zestawienie takich dwóch dosyć kontrastowych bajek, jakimi jest lalka Margin, ja z drugiej strony szalone atomówki. Ja oczywiście jestem w teamie atomówki, jak widać. Natomiast oczywiście bluza fasza, kabaretki i moje ukochane w tym sezonie buty od Niny. W związku z tym no po prostu tak dzisiaj lekko rockowo.